Dzień dobry Państwu z terenu Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach. Witam wszystkich serdecznie wspólnie z przewodniczącym Rady Osiedla Ryszardem Tokarczykiem. Jest to chyba piąta edycja, no ja jestem przewodniczącym już piąty rok, więc za mojej kadencji jest to piąta edycja tutaj przy szkole numer 8 dla dzieci nie tylko z naszego osiedla, bo tutaj przychodzą dzieci z rodzicami prawie z całego miasta. My się bardzo cieszymy, że pobudziliśmy to osiedle, te dzieci, te maluszki do takich wspólnych zabaw, wspólnych atrakcji. Przygotowaliśmy dla dzieci bardzo wiele atrakcji. Mamy zjeżdżalnie dmuchane, mamy łódź wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego, straż pożarną. Współpracujemy z związkiem czy stowarzyszeniem Sokół, Police, motocykliści, którzy uświetniają każdą naszą czyli przejażdżki na motocyklach. Tak, mamy przejażdżalnie. Tak, zjeżdżalnie, mamy koniki, dwa koniki, mamy motocykliści, dzieci zabierają i przejażdżki w koło tutaj placu przy szkole. Także mamy nagrody dla dzieci. Teraz rozpoczynamy pierwszą konkurencję, tych konkurencji będzie 10. Każde dziecko dostaje nagrodę w zależności od wieku. Także przygotowaliśmy się na tą imprezę od strony organizacyjnej i finansowej bardzo dobrze. No cieszymy się. To was spar. No, mamy sponsorów i jak co roku mamy no, dosyć możnych sponsorów. No, wsparły nas Zakłady Chemiczne Grupa Azoty S.A., Spółka Serwis Azoty S.A., Transtech Police, mamy powiat... Transtech czy Transnet? Transnet, bardzo przepraszam, bo mi się myli, bo byłem pracownikiem na zakładach, to mi się... Transnet Police... Spółka gminna. Spółki gminne. Pan Pec, też spółka gminna wsparła nam. Są i darczyńcy, banki, także wielu sklep Farmer, z którym też pracujemy. Także myślę, że w tą imprezę no jest zaangażowanych jest wiele podmiotów i z tego się bardzo cieszymy. Także prezentów i radości dla dzieci nie zabraknie. Nie zabraknie. Prezentów nie zabraknie dla dzieci, radości nie zabraknie. O, właśnie się przebija pogoda. Pogoda nam sprzyja, także możemy liczyć na tak. To, że do tej godziny 15, 14, zanim się zwiniecie, to będzie 15. Tak, wszystko będzie w jak najlepszym porządku i w jak najlepszej atmosferze się odbywało. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A ja jeszcze mogę nadmienić? Proszę bardzo. Chciałem nadmienić, że z Gdyni przyjechała do nas zjeżdżalnia, aż z Gdyni. Jaka zjeżdżalnia? Skoku. Znaczy, bo to sponsory z Gdyni przyjechali, żeby tutaj tą naszą uroczystość jakby uświetnić. Także bardzo się cieszymy. Właśnie. Bardzo się cieszymy. Zasponsorowaną przez kasę Stefczyka zabawkę dmuchaną. Tak, dla dzieci. Tak. Na pewno cała masa dzieci na tej zabawce się bawi, także radości jest bardzo dużo. Ja tylko chcę dopowiedzieć, że w tej naszej imprezie w tamtym roku uczestniczyło ponad 1200 osób. Możecie Państwo sobie wyobrazić, powiem tak, to jakby trochę ten 80 kg kiełbasy żeśmy zjedli wszyscy tutaj razem. A to nie była kiełbasa wyborcza? Nie była to kiełbasa wyborcza, nie była. W tym roku przygotowaliśmy się, bo też jest kilkadziesiąt kilogramów kiełbasy mamy. A zapraszam Państwa na kiełbaskę. Dziękuję za zaproszenie, na pewno skorzystamy. Dziękuję za rozmowę. W okolicach szkoły podstawowej numer 8 w Policach. Rozmawiam z wiceprezesem zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police Rafałem Kuźmiczonkiem. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Wśród sponsorów tej imprezy głównym sponsorem, jak powiedział nam przewodniczący rady, jest Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police. Dlaczego Grupa Azoty widzi sens w sponsorowaniu właśnie takich imprez? Panie redaktorze, drodzy Państwo, no, nie ma co ukrywać, że większość osób, które tutaj są, to przede wszystkim są policzanie. Z drugiej strony też część pracowników zakładów chemicznych Police. Dlatego mi osobiście trudno sobie wyobrazić sytuację, w której nie uczestniczylibyśmy chociaż w niewielkim stopniu w tego typu działaniach. Dla mnie jest to też powód do integracji tych ludzi, a przecież wiemy, że dziś tak naprawdę społeczeństwo no, troszkę zamyka się w domu, a taka impreza jak ta jest okazją choćby do wyjścia z domu, spędzenia miło czasu ze swoimi pociechami. Pogoda dopisuje. Każda impreza, która tego typu dzieje się w Policach, będzie jakby stanowiła języczek uwagi zarządu i nad każdą będziemy dyskutować, rozmawiać. Widząc zadowolenie na twarzach dzieci i wszystkich, którzy
którzy tutaj uczestniczą. Gratuluję udanego wydatku. Bardzo dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Proszę o pauzę. Moi drodzy, wielkie brawa dla wszystkich uczestników. I uwaga, ogłoszenie wyników. Pierwsze miejsce ex aequo zajęła Nikola. Brawa dla Nikoli. Wielkie brawa! Oraz Dominika. Brawo, zapraszamy po nagrody. Wstajemy, śmiało. Tam z tyłu już pani szykuje dla was nagrody. Drugie miejsce ex aequo zajęły trzy osoby. Dominik, Roxana oraz Julia. Zapraszamy po nagrodę za drugie miejsce. I wielkie brawa dla całej reszty, którą też zapraszamy po piękne upominki. Co już ludzi pęknujecie? No. Od taki pani dawała. Proszę Państwa, przygotowaliśmy dla Państwa wielką atrakcję dla dzieci w sumie. Przyjechały do nas psy ratownicze z Ochotniczej Straży Pożarnej z Łuczkowa, którzy tutaj się zaprezentują te pieski w swoim pokazie. Opiekunowie opowiedzą nam o tych pieskach. A więc zapraszam wszystkie dzieci tutaj do środka. Mamy czas, zjeżdżamy, mamy 3 godziny. Proszę Państwa, także tutaj te dzieci, zaraz te pieski, które do nas dojdą, bo ja sam jestem bardzo ciekawy, pierwszy raz w życiu takie pieski widzę. Zaraz tu przyjdą. To jej mama! Tata! Zobacz, mamy! Zaraz będą! Daj Maryśka! Albo na wokół! Wiesz co, nie wiem! Wiesz co, nie wiem! Wiesz co, nie wiem! Nie! Nie! Chciałaś popcorn? Julcia, chodź! Jula! Przepraszam. Ale tam jest... Zapraszam dzieci tutaj na pracę.
Ja zapraszam dzieci, zróbmy duże koło. Panowie z tymi pieskami będą w środku i będziemy wszyscy będziemy oglądali. Nie, opiekun sam mówi, żeby się dzieci się jakby się trochę rozeszli, bo nie mogą być dzieci razem przyjęte, potem pies chyba reaguje, a nie wiem. A tam są, dobra. Jasiu!
ale na razie nie ma ubezpieczeń. Rada ubezpieczenia to mówią ubezpieczenia. Znaczy, że to ubezpieczenia, ale na tyle nie stali. Jakieś porażki, no i jest taka próba, to jest nie zależy od tej realizacji.